Hello, pierwsza stacja, pierwsze tankowanie z Uftera. Pan na szczęście jest, pomaga, wszystko gra. Wszyscy gotowi, zwarci i gotowi i ruszamy w trasę. Jest jakieś 8 zł. Jest ok, pełny bak, można szaleć. Ok, tu jest nasza ulubiona restauracja, Number 6. Zawsze jest dużo ludzi, ale patrzcie ile jest dzisiaj. Cała restauracja oczywiście pełna. Ale to jeszcze nic, patrzcie jaka kolejka jest. Tyle ludzi, nie wiem ile to jest ludzi w kolejce, można policzyć. I tam stoi majestat. Kolejka mega, ale wycwaniliśmy się, nie wiem czy mówiłaś. Wzięliśmy takeaway. Zabieramy i spadamy. Co? Only salad takeaway. Yes. I pan się zgodził i możemy... Mamy już zapłacone. Nie będziemy tu stać, pan nam da sałatkę. Bardzo był miły. Ogólnie to widzieliście jaka kolejka była w barze, a więc wzięliśmy takeaway, wzięliśmy na wynos. Wsiedli na skuterka, przyjechaliśmy na plażę. Super ławeczka. Mamy ławeczkę, mamy śniadanie, godzina 12. 13 już? Ło, już 13. Pierwszy posiłek, sałatka, pysznie, zdrowo, przy plaży. Piękne widoki. Bardzo gorąco, jest ok. Dojechaliśmy na parking przy Paradise Beach. Tutaj jest taki duży parking. Zaparkowaliśmy naszego skuterka. Tutaj teraz taki busik jeździ, który wozi za darmo z tego miejsca, tutaj z parkingu, już do plaży. Nie trzeba iść z buta, tylko darmowy transport. Uwaga, kokos na głowę komuś nie spadł. O, tutaj kasują sobie chyba. Ok, wejście na plażę kosztuje 400 batów, także trzeba być na to przygotowanym. Na szczęście mieliśmy przy sobie jakieś pieniądze. Mam nadzieję, że ta plaża Paradise Beach naprawdę będzie paradise. Bo 400 batów? No. Znaczy się oczywiście za osobę 200. Dziecko za darmo, dwie osoby 400. Zobaczcie, pan zbiera śmieci nawet w morzu. O, ale mnie zalało teraz. Nogi. Ale się będzie źle teraz szło, mokre. Dobra, nieważne. Widzicie? Liście, nie liście. Porządek musi być. Ale tutaj jest piękna woda, powiem wam. Niesamowicie to wygląda. Niesamowicie. Plaża ogólnie trochę mała. Jak patrząc na patong, co tam się dzieje na patong, jaka to jest wielka plaża, tam się godzinę czasu idzie, no tu jest po prostu taka zwykła plażyczka. Ocencie sobie sami, czy wam się podoba, czy nie. Mi ogólnie się podoba, tylko trochę mała. No idziemy zobaczyć dalej. No, coraz ładniej się tu zaczyna robić. Coraz bardziej mi się zaczyna tu podobać. Wow. Jest nieźle. Wow. Idziemy zobaczyć co tam u góry.
Właśnie bus, czyli nie bus, tylko takie auto z paką, które właśnie wozi na plażę Paradise Beach za free i przywozi. Pokażę Wam jeszcze, jak tutaj w Tajlandii rosną banany, to znaczy nie tylko w Tajlandii, no tylko na drzewach bananowych. Zobaczcie, tak wygląda drzewo bananowe i tutaj tak sobie rosną bananki. Fajowo, co? O tak. Tak wygląda drzewo bananowe. Tutaj też są. O. I tam na wprost też są. To czaderstwo się tu jeździ, czasami wolno, czasami szybko, ale na pewno ciasno i każdy jedzie jak chce. Jak się zmieścisz, to możesz jechać. Paliwo kosztuje około 3 zł za litr. O, a po prawej jedzie sklep. Sklep spożywczy jedzie tutaj, warzywno-owocowy jedzie z prawej strony. Największy problem to te wszystkie spaliny, jak się jedzie skuterem, to wszystko trzeba wdychać. Także przydałyby się maski. Pokaż na lewo. Trzeba tylko znaleźć jakieś miejsce postojowe i można iść coś zjeść. Łatwo nie będzie. Co teraz? Ale zawalony. Co? Nie wiem. Dobra, my musimy znaleźć miejsce postojowe, bo zobaczcie, co tu się dzieje, ile tu jest skuterów. No i
gdzieś musimy zaparkować. Taxi Patong. A tam co? No tam się chyba nie parkuje. Dobra. Byliśmy zmuszeni po prostu tak o zaparkować naszego skutera, bo no nie ma gdzie zaparkować. Zobaczcie, ile tu stoi skuterów. Po prostu tysiące. No i nasz stoi po prostu pierwszy z brzegu i tylko jedynie co, to po prostu nie zablokowałem kierownicy, że jak ktoś będzie potrzebował sobie przepchać, to niech sobie przepcha. I tyle. Tak wygląda parkowanie, patrzcie. Nie wiem, jak ci po lewej będą później to wyciągać swoje, ale no tak to wygląda. No i skończyło.